Dasz, co robisz? Cześć! Otwieram właśnie sobie zabawki nowe. Ale fajnie, ja nie mogę. Wyglądają jak jakieś super fajne jajka. Tak, dokładnie, ale wiesz co? Jestem zła. Dlaczego jesteś zła? Powiedz mi. Nie bądź zła, zobacz jakie masz fajne zabawki. Ha, fajne, prawda? Ale wracając do tematu. Jestem zła, ponieważ Pinki powiedziała mi, że jestem jak chłopak. Pinki tak ci powiedziała? O nie! Dlaczego? Twierdzi, że w ogóle nie bawię się zabawkami dla dziewczynek i tylko latam i latam i nic innego nie robię. O, wiesz co, to, że uwielbiasz latać i że jesteś bardzo w tym dobra, nie znaczy, że nie jesteś dziewczynką i nie lubisz bawić się zabawkami, które są też dla dziewczynek. Prawda? Dokładnie! Dlatego chciałam jej pokazać, że mam świetne zabawki i będę otwierała te jajka! Bardzo dobry pomysł, ale wiesz co, nie musisz nikomu nic udowadniać. Wiem, że nie muszę, ale chcę! Pokażę jej! Okej, no dobra. Skoro tak, to czy mogę otwierać razem z tobą? Jasne, że tak! Och, przez chwilę myślałam, że powiesz nie! Ach, taki żarcik tylko. A, no dobra. W takim razie... Super, otwieramy którą zabawkę najpierw... Spokojnie, uspokój się. Otworzymy najpierw... Okej, to duże jajko, tak? Aha, zgadza się. Ale fajnie. Zobaczcie na to. Mini-li. Aha, w środku jest lalka. Aha, jest lalka. I później jak Pinki do mnie przyjdzie, to wiesz, co się stanie? Coś się stanie, Pinkie Pie? Nie, nic jej się nie stanie. Pinkie Pie będzie chciała się bawić moimi zabawkami. Moimi nowymi lalkami. Wiesz co, to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Pokazać jej, że masz fajne zabawki i może się z tobą razem bawić. Dokładnie. Ja nie zawsze tylko latam. Uwielbiam prędkość, ale lubię też zabawki. Okej. Świetnie. Wiesz co, spróbuję jakoś tworzyć to jajko. Tu jest taka perforacja. Ale nie idzie mi najlepiej. Chyba będę potrzebowała nożyczek użyć. Ale to mocno ta folia jest tutaj przyczepiona do tego jajka. Udało mi się troszeczkę naderwać. Jest. Teraz wystarczy pociągnąć i tak na okrętkę się ta folia rozrywa. Wiecie co? Bo nie muszę nawet tego ściągać. Zobaczcie. Ale nie no, już zdejmę do końca. O, jak zaczęłam. Wypadła nam lalka, ale fajno, ale ma minę. A, rzeczywiście ma śmieszną minę. Robi takie o. No właśnie, robi o. Ale ma ładną sukienkę, spójrzcie na to. Tutaj kryształki różowe, sukieneczka różowa, buty różowe. A ciekawe, czy da się zdjąć te buty. Da się zdjąć te buty, jaką ona ma małą stopę. Widzicie? Ale malutka Nika. O, jaka słodka! Podoba mi się. Ciekawe, czy jest jakaś z niebieską sukienką. Musimy otwierać, to się przekonamy. O, zobacz, tutaj coś ma. Co to jest? A, gumka do włosów. I tutaj mamy taką różyczkę fioletową zrobioną z takimi ślicznymi listeczkami. Bardzo fajne. Zobaczmy ją sobie jeszcze z tyłu. Rusza rękami, zobaczmy. Rusza rękami. O, a co jej się tu stało? Ojejku. O nie, nic ci nie jest, Aleczko. Chyba nic jej nie jest, ale... Jejku, chyba się popsuła jej ręka. A może, wiesz co? Może to tylko blizna. W gruncie rzeczy nie widzą żadnej krwi, więc może to jest blizna rzeczywiście. Nasza lalka ma bliznę. Ciekawe, co jej się stało kiedyś. Ha, z drugiej strony takiej nie ma. Ma coś tutaj. O! Zamiast majtek ma naklejkę. Ale śmieszne, zobaczcie. Takiego czegoś jeszcze nie widziałam. Ale tej sukienki nie da się zdjąć całkowicie, bo jest przyklejona klejem. Szkoda, bo bym sobie je poprzebierała. Nie, nie wolno przebierać ich. Dlaczego nie? Bo ona w tej wygląda bardzo fajnie. Okej, dobrze. Nie przebieram jej, postawię ją sobie tutaj. O, niech stoi z tyłu. O, wywraca się. To może, on chyba chce siedzieć. O, jaka śliczna laleczka. Czemu tak daleko? O, okej, dobrze, masz tutaj bliżej, proszę. Jaka fajna. Jeszcze mamy dwa takie jajka duże do otwarcia, więc pewnie będzie więcej laleczek. Upsi, moje skrzydełko. O, dokładnie, to jest skrzydełko. Ale zobacz, coś tutaj mamy.
słodycze, razy dwa. Otwieramy? No pewnie, zobacz, są kolorowe jak moje włosy. No dokładnie, a twoje włosy są piękne. Wiesz co, ja przesunę toaleczkę na chwileczkę. Zobaczcie, Rainbow Dash ma takie wspaniałe włosy. Widzę tutaj kolor czerwony, kolor pomarańczowy, kolor żółty, kolor zielony, no pięknie. Zobacz, na ogonie mam jeszcze inne kolory. A, no tak, niebieski, fioletowy, no przepięknie, przepięknie. Zafarbowałam mój ogon. Zafarbowałaś? Miałaś jakiś inny kolor? Tak, miałam tęczowy, ale dla odmiany dzisiaj mam taki. Aha, no proszę, bardzo ładnie wygląda, pasuje ci do skrzydełek. Ha, dziękuję. A widziałaś, co mam na skrzydełkach? Widzę, brokat masz taki... fioletowo-niebieski, bardzo ładny. Ale brakuje mi jakichś ozdóbek, może kolczyków takich do skrzydełek? Kolczyków do skrzydełek? Takie coś istnieje? No, pewnie nie wiedziałaś. Nie wiedziałam, bo ja nie mam skrzydeł. A, zobaczysz, jeszcze kiedyś sobie kupię. Byłabym bardzo szczęśliwa, jakbym miała takie. O, wiesz co, może kiedyś sobie kupisz, dokładnie. Ale zobacz, 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 zobacz. Wróćmy do naszych słodyczy, otwórzmy sobie je i zobaczymy, jak one smakują. Będziesz moim testerem słodyczy? A kto to jest tester słodyczy? Ktoś, kto testuje słodycze. Sprawdzisz, jak one smakują. Co ty na to? A ja na to? Super! Okej! Okay. Przesuń się, laleczko. Smakują jak tęcza! Wow, chyba muszą naprawdę być smaczne, aż włosy się jakieś, jakoś tak troszeczkę potargały. Są pyszne! W szczególności zielone! Wow, chyba naprawdę muszą ci smakować, wiesz co, będę musiała chyba cię odsunąć od tych słodyczy. O, bo zjesz za dużo i będziesz nadpobudliwa. Nadpobudliwa? Ja? Nigdy, nigdy jestem nadpobudliwa. Nigdy. Okej, przeleć się, może to ci ta nadpobudliwość minie. Lepiej troszkę? Troszkę. No, może jednak byłam troszeczkę nadpobudliwa po tych słodyczach. Cukier? To nie może być dla nas zbyt dobre. Wiesz co? Cukier nie jest zbyt dobry w dużych ilościach, ale troszeczkę na przykład do herbaty albo do jakiegoś ciasta jest w porządeczku. Naprawdę? A, to mogę dzisiaj zjeść kawałek ciasta? A po tych słodyczach, po tych cukierkach to taki maluteńki tylko kawałek, dobrze? Jej, dzięki! Wracaj! Już jestem, już jestem! Otwórzmy kolejne jajko! Okej, a które jajko teraz sobie otworzymy? Czy jedno z tych dużych, w których są laleczki? Czy może któreś z takich? To! To? Naprawdę to, co wybrałam? Tak, super! Okej, zobaczmy sobie na to jajko zatem. To wygląda jak lalka Barbie, prawda? Aha, wygląda, ale tak nie do końca. No nie do końca, nie widzę żadnego loga Barbie. Widzę natomiast napis Magic Girl, magiczna dziewczyna. Może to jest jakaś koleżanka Barbie, tylko nie jest zbyt znana. Możliwe, ciekawe co kryje się w środku. Też jestem bardzo ciekawa, zatem otwieramy to jajko. Jest! No to mamy teraz dwie połówki i mnóstwo pytajników. Którą połówkę otwieramy, jaką pierwszą? Może tą. Dobrze. Połówka z prawej strony zostanie otwarta jako pierwsza. Zaraz się przekonamy, co znajduje się w środku. No dalej! I cóż to jest? Jakiś pierścionek? To chyba jest pierścionek, moi drodzy. Pierścionek z króliczkiem? Ja myślałam, że coś będzie z taką lalką. Z moją, naszą znaczy się, Magic Girl. Myślałam, że ją na przykład znajdą albo tego pieska, albo korale jakieś, a tu królik? Czuję się oszukana. Nie czuj się, nie jest taki zły. Zobacz, jest całkiem śmieszny. No w gruncie rzeczy, zobacz, mogą ci dać tego króliczka na nogę. O, w ten sposób. I proszę, masz pierścionek. Spada mi. O, spada. To czekaj, tak go jakoś ścisnę mocniej. Teraz lepiej? A, teraz nawet nie jest najgorzej. Wygląda całkiem śmiesznie. O, Rainbow Dash ma pierścionek na nodze. Okej, mamy jeszcze tutaj łyżeczkę, czyli z tej strony pewnie będzie coś do zjedzenia. Może będzie czekolada. Tak, ale ty jej nie dostaniesz, bo ty już zjadłaś słodycze i wystarczy ci na razie słodkiego na dzisiaj. Ale zerknijmy, tak, dla pewności.
To się nie chce otworzyć. Nie. Otwórz się. Co jest? Wiecie co? Dobra. Nożyczki. Ciach, 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 ciach. Widzę coś dobrego. O! Ciasteczka i czekolada. I tam jest biała czekolada i brązowa czekolada. A tutaj chyba kapło troszkę. O, ciasteczko. Zaraz sobie je zjem. Chodź tu do mnie, chodź do mnie. A mogę też dostać? Zostawiam ci na później, dobrze? Jej! Okej, to nie zjadam tego, tylko to będzie dla ciebie, ale te ciasteczka są pyszne, muszę przyznać. No dobrze. To tam z tyłu będzie leżało i czekało, aż troszeczkę czasu minie i będziesz mogła sobie zjeść, ale ciasta już nie będzie dzisiaj. Okej, może być jajko. Jej! Super, bardzo się cieszę, że ty się cieszysz, że dostaniesz takie fajne jajko czekoladowe razem z ciasteczkami. Okej, teraz Rainbow Dash, wybierz kolejne jajko do otwarcia. Które teraz? Może teraz dziewczynka laleczka. Okej, dziewczynka laleczka, która? Ta czy ta, ta czy ta, ta czy ta? Ta po lewej. Ta po lewej to jest ta w takim razie. Laleczka z lewej strony. Tak nie bardzo widać, jak ona wygląda. Buźka jest tam. Nie widzę, jaką ma minę. Zaraz się dowiemy. Nożyczki, nożyczki na pomoc. I znowuż ciężko. Muszę uważać, żeby się nie przeciąć. Ojejku. Jeszcze troszkę. Jest! Udało się. Teraz mogę to naderwać. Zaraz zobaczymy laleczkę. No, jeszcze troszkę. A, też ma taką fajną minę. Jest! Taram. A, proszę. Jaka słodziutka. Wow, ale ma pozycję. Jakby pływała albo leżała na brzuchu. Chyba nie, jakby pływała, bo jedna ręka jest tak, druga jest tak. Pływająca lalka w jajku. O, słodka. Kokardka ma dokładnie taką samą jak poprzednia laleczka. Sukienka, kształt taki sam, ale kolor inny. Ale ten kryształek tutaj, raczej kryształki, cyrkonie takie, są różowe i buciki też ma różowe. Szkoda, że nie niebieskie, mogłoby się wymieniać bucikami, bo je da akurat się zdjąć. Głowa jest miękka. Piu, piu, piu. O, mogłaby tu mieć taką dziurkę i by mogła pluć wodą. Świetna laleczka, stoi ona w ogóle? Stoi czy nie? Czy się będzie wywracać? Stoi! Ale fajnie. A tak wygląda poprzednia laleczka. Mam wrażenie, że ta jest troszeczkę niższa. Chyba tak. O, nie wywracaj się! Włosy, wszędzie włosy! A! No proszę. Chyba i te włosy muszę stąd wyrwać, bo tak je się dostały jakoś. O, tutaj. Tu. Do środka. No dobra, postawimy je sobie jeszcze raz. Stoi. O, jedna stoi, teraz druga. Stoi. Naprawdę, ta jest jakaś wyższa. Ta jest niższa. O, myślałam, że będą takie same, a jednak nie. No proszę, proszę. I to ma troszeczkę jakby inne brwi, inaczej namalowane. Ale oczy poza tym są takie same. Usta takie same, nosek taki sam. Ta chyba ma bardziej różowe policzki. To ma bardziej takie blade, troszkę może wpadające w fiolet. Z tyłu sukieneczki tak samo wyglądają. Fryzura też jest identyczna i taka sama ozdoba we włosach. Są słodkie. O, postawmy je obok siebie. Rainbow Dash, która ci się bardziej podoba? Ciężko na razie zdecydować. Wyglądają tak samo, ale ta ma niebieską sukienkę, a ja uwielbiam kolor niebieski, więc chyba wygrywa ta niebieska według mnie. Och, podoba mi się i jedna i druga. Damy je na razie tutaj. I zobaczcie, mamy tutaj też jeszcze słodycze, więcej słodyczy, ale na pewno tego teraz Rainbow Dash nie będzie jadła. A ja mam pomysł! Jaki masz pomysł, Rainbow Dash? Powiedz mi szybciutko. Może wezmę te wszystkie słodycze dla dziewczyn i będziemy miały imprezę cukierkową. O, to jest genialny pomysł, ale tak raczej tych słodyczy jest dosyć dużo jak na kilka dziewczynek. Może by tak całą wioskę zaprosić. Jej! Wspaniały pomysł! Tak, jest jeszcze lepszy niż mój, ale cichutko, nie mów nikomu, że to ty wymyśliłaś. Okej, dobra. Powiem, że to był twój pomysł. W gruncie, że to był twój pomysł. Ja to tylko troszeczkę zmodyfikowałam. Czyżby lalka się wywróciła? O, a być nie! Już je poprawiamy.
Już sobie siedzą, może trzeba jakoś oprzeć, to nie będą się wywracały. A, jest, prawie. A, no dobra, to chyba dostały ze skrzydełka twojego, psiuch, tak, i się wywróciły. Bardzo możliwe, moje skrzydła są duże, ale wiesz co, dzięki nim potrafią szybko, ale to bardzo szybko latać. O, świetnie, też chciałabym takie skrzydełka mieć, ale niestety... Nie każdy może takie skrzydełka mieć. Trzeba na takie skrzydełka zasłużyć. A, okej. Okay. Dobra, to tego nie wiedziałam. To ja chyba jeszcze nie zasłużyłam. Nie. To nie o to chodzi. Ty jesteś człowiekiem. Aha, okej. Okay. No to ja nie mogę dostać skrzydełek? O, szkoda. No dobra, wracamy do otwierania jajek. Które teraz? Laleczka czy któreś z tych dwóch małych różowych? Może otworzymy teraz obydwa na raz. Obydwa na raz? Tak się nie da, Rainbow Dash. Możemy otworzyć jedno, które to po prawej, czy to po lewej, ale zobacz, one są troszeczkę inne. Zobacz. Tutaj jest taka ala Barbie, albo koleżanka Barbie, która ma pieska. Tutaj jest w różowej sukience obok niej. A tutaj są inne dziewczyny. Ta ma serduszka na bluzce, a ta ma wisienki. Które jajko teraz? Może to czerwone. Czerwone? Znaczy to z dziewczyną, która ma czerwoną bluzkę, tak? Tak, o to mi właśnie chodziła. Okej. Zatem dobra, słodycze na bok tutaj damy sobie i otwieramy to jajo. Tym, tym jest. Tu jest zabawka, słychać. Tu musi być czekolada. To czekolada na później. Podzielisz się z dziewczynami, swoimi koleżankami, prawda? Tak jest! Podzielę się z kocykami na naszej imprezie. Ach, świetnie. Zaraz zobaczymy, jaka zabawka tutaj się kryje i czy znowuż będę się czuła oszukana, czy nie. Nie czuję się oszukana. Nie ma co. Och, no dobrze, dobrze. Ale wiesz, jak to człowiek się nastawia, jak widzi jajko z jakimiś fajnymi lalkami i myśli, że w środku będą zabawki i właśnie jestem związane, a tutaj się okazuje, że... O, pierścionek! Kolejny pierścionek, więc widzisz, znowuż nie to samo. Nie to, co myślałam. Ale ten jest śmieszny. Wiecie co? Ten pierścionek jest śmieszny. On wygląda jak okulary i nos. Mogę przymierzyć? No pewnie, że możesz przymierzyć. Ale będziesz śmiesznie wyglądała. Zobaczcie, tak by wyglądała Rainbow Dash, jakby miała włożone takie okulary. Śmiesznie. A na głowie jakby sobie je nosiła, o, tak? To by wyglądało tak. Będzie się to trzymało, chyba nie spadnie. Zaraz jeszcze troszkę. O, przesunę, no, trzymajcie się. A. Tak będzie wyglądać. A. Jaskrawe strasznie są, po oczach aż biją. Okej, dajmy sobie je tutaj może. I otworzymy teraz kolejne jajko. To chciałaś teraz, tak? Chciałam dwa na raz, ale jak się nie da, to może być. Okej. No to otwieramy, bo dwóch na raz tutaj nie umiem otworzyć. Mam tylko dwie ręce, dwie dłonie. Z której strony teraz jest zabawka? Z tej strony, czyli to idzie do tyłu. I zerkamy. Może będzie kolejny pierścionek. Może to są takie jajka z pierścionkami właśnie. No, już lepiej. To już bardziej mi się podoba. Naszyjnik. Albo bransoletka. Co to jest? Chyba bransoletka jednak, ale może służyć też jako naszyjnik. Zobacz, jaka fajna. Wow! Ta mi się podoba. O, skoro tak ci się podoba, to może przymierzysz. O, proszę bardzo. Jak ślicznie wyglądasz. Ale włosy może ci jeszcze wyjmę. O. Proszę. Nie wolałam tak, jak było. Naprawdę? Okej, no to jeszcze raz w takim razie. Ale masz piękne te włosy. Prawda? Żaden chłopak takich nie ma. Ha, Pinkie Pie. O, spokojnie, spokojnie. Pinkie Pie żartowała na pewno. Ona wie, że jesteś dziewczęca też. O, jak pięknie wyglądasz. Super, podoba wam się. Nasza Rainbow Dash z takim naszyjnikiem. O, srebrem, cudownie. No, to jajko było fajne, podobało mi się. I też mi się wszystkie podobały. I mam pierścionki. A gdzie jest ten drugi? O, tutaj jest. Mogę go założyć? Nie wiem, czy ci się zmieści na nogę. Chyba się zmieści. Jest, proszę bardzo. Ale świetnie wygląda. Więc masz tutaj króliczka. Tutaj masz okulary z nosem. Tu naszyjnik. No, cudownie wyglądasz. Brakuje mi tylko kolczyków na skrzydełka. O, nie smuć się. Na pewno jeszcze coś się da wykombinować. Może znajdziesz jakieś gdzieś, albo ktoś ci podaruje. Podaruje, ale kto? A może sobie kupisz jeszcze kiedyś? Może. O, nie smuć się, otwórzmy jajko, dobrze? Jej, otwórzmy jajko. Trzecia laleczka! O, dokładnie, trzecia, la,
trzecia laleczka i ponownie nożyczki w ruch. Jejku, boję się tych nożyczek czasami używać. Jak oni tą folię tak ścisną, to naprawdę te nożyczki tak się jakoś przesuwają po tej folii w stronę mojego palca, mojej dłoni. Strach. Muszą bardzo uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. A, proszę. A, otworzyło mi się jajko, zobaczcie, nie. Wypadła laleczka. A ta też ma śmieszną pozycję. Spójrzcie, leń był dasz, zobacz. Jakby jogę ćwiczyła. Ui, taka kołyska, prawda? Ręce do góry, nogi do góry. Masz rację, jest takie ćwiczenie, prawda? Umiecie zrobić kołyskę? O, to będzie świetne pytanie dnia. O, pytanie dnia, super! Więc uwaga, uwaga, pytanie dnia. Czy potraficie zrobić kołyskę? Czyli rączki do góry, tak? O, do przodu. I nóżki do tyłu i tak się bujać. Czasami jeszcze można chwycić się za kostki u nogi i tak do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Jestem ciekawa, kto potrafi takie coś zrobić. Wbrew pozorom to nie jest takie łatwe, trzeba być bardzo wygimnastykowanym. Aha, ja bym nie potrafiła tego zrobić. No ty byś nie dała rady, bo ty jesteś kucykiem. Właśnie, ale wydaje mi się, że nasi widzowie są wygimnastykowani. No miejmy taką nadzieję, zaraz się dowiemy. Jak będą pisali w komentarzach, czy potrafią, czy nie potrafią. A teraz przyjrzyjmy się tej sukieneczce. Sukienka koloru fioletowego. Kryształki takie same. Z tyłu też wygląda bardzo podobnie. Butki różowe. Mina identyczna. Ale zaraz, jeden policzek jest jasno-różowy, a drugi taki ciemniejszy. Nie upudrowali jej zbyt dobrze. Oczy niebieskie. Wygląda tak jak pozostałe laleczki. Ciekawe, czy jest wyższa od niebieskiej. Niebieska była najwyższa, prawda? Ło, dobrze, niech ta się położy. Zróbmy tak. O, ta sobie niech stanie. Stoi. Teraz sprawdzimy, która jest wyższa, która jest wyższa. One są chyba tego samego wzrostu. Takie same. Wydaje się, że są takie same, czyli najniższa jest różowa. Postawiam ją obok tych. Tak jest, ta jest zdecydowanie niższa. Ale śmieszne. Myślałam, że takie lalki to powinny być tego samego wzrostu, ale może to jest. Może to są trojaczki i ta urodziła się ostatnia, dlatego jest niższa. Która laleczka najbardziej wam się podoba? Słodkie są. I tyle! Nie mamy więcej żadnych zabawek. Wszystkie już otworzyłyśmy jajka. Rainbow Dash. I co teraz? Siedzą. Jak to co teraz? Teraz będzie impreza. O, ale nie mam ozdóbek na skrzydełka. Wiesz co? Poczekaj. Poczekaj. Mam świetny pomysł. Jaki? Jaki? Jak poczekasz, to zobaczysz. Byłaś dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo grzeczna. Otworzyłaś ze mną jajka, fajnie się bawiłyśmy, więc wydaje mi się, że powinnaś coś dostać ode mnie. Zaczekaj, zaczekaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam, 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 tam. Ta-da! Wow! Kolczyk na skrzydełko. Tak naprawdę to jest taki amulet, ale można go przyczepić do skrzydełka. I to jest podkowa, która przyniesie ci szczęście. Proszę, jak pięknie wygląda. Dziękuję! Teraz nie mogę już sobie pójść na imprezę. Och, i wszyscy będą patrzyli, jak ładnie wyglądam. Na pewno wszyscy będą też fajnie wyglądać, ale fajnie! Okej, okay, bardzo dużo użyłaś słowa fajnie. Okej, okay, można też tak, ale zobacz, zobacz, mam coś jeszcze dla ciebie. Wow, błyskawica! Dokładnie, ponieważ ty jesteś taka szybka jak błyskawica i dzięki temu amuletowi znaczkowi będziesz najszybszym kucykiem wszechświatów. Wow, naprawdę? Nie, ale możesz tak myśleć, to jest w końcu amulet, prawda? Może przyniesie mi szczęście. Dokładnie. Nie, no, ten przynosi szczęście, a ten przynosi prędkość. Niby. Wierzysz w moc amuletów? Ja wierzę, ale niektórzy nie wierzą, dlatego powiedziałam niby. Ja wierzę, więc mówię na pewno będę szczęśliwa i będę bardzo szybka. Niech i tak będzie, ale uwaga, 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 ten, ten. Coś jeszcze dla ciebie mam. Wow, gwiazdka z błyskawicą. Dokładnie, żebyś była zawsze radosna. A, dajmy sobie ją może zaraz. O, z tej strony, a może tutaj? Tutaj może na środku sobie ją powiesimy. O, proszę bardzo. Jak będziesz pięknie teraz wyglądała. Ta-da! A, dziękuję!
muszę cię uściskać. O, to było słodkie, dostałam buziaczka jeszcze. Ach, no to teraz muszę przygotować imprezę dla wszystkich. Laleczka nam się wywróciła. Zobaczcie, moi drodzy, damy teraz Rainbow Dash przygotować imprezę. Ale tak jeszcze na sam koniec, zobaczcie, jakie mieliśmy dzisiaj fajne zabaweczki. O, tu nie zapominaj, masz jeszcze jajka na imprezę. Pamiętam, ups! Wywróciła się laleczka, nic się nie stało. Okej, moi drodzy, zatem ja zmykam. Pomóc ci trochę Rainbow Dash? Tak, poproszę. No to w takim razie ja zmykam pomagać Rainbow Dash przygotować się do imprezy. Rainbow Dash będzie tutaj cukiereczki wszędzie dawała, ciasteczka, jajka, niespodzianki i za chwileczkę wszyscy będą się świetnie bawić. A wy, moi drodzy, mam nadzieję, że też będziecie spędzali dzisiaj fajny czas. Macham wam, do zobaczenia następnego razu. Kciuki w górę poproszę, zostawiajcie i subskrybujcie nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pa, pa!